Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. I kontynuujmy naszą, moją karierę w tej grze. Dzieje się już naprawdę sporo. Ja postanowiłem nie zmieniać na inny samochód, ponieważ mam świetnego Astona Martina. O kurczę, tu się dzieje naprawdę bardzo dużo. I kurczę, nawet nie słyszę własnych myśli, ponieważ jest tak głośno. Ale okej. Wow! Nissan GTR mnie tutaj gonią. Porsche Cayenne. Bodajże turbo. Ooo, shit! Idzie mi kiepsko. Cholera. Kiepski początek odcinka, ale spokojnie. To jest tak jak wspomniałem, tylko początek. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Zobaczcie, co tu się dzieje. O rany! Wow, przede mną jest Nissan 2000 GTR. Będzie ciężko, jedziemy skrótem. Taki kiepski ten skrót troszeczkę. Ale może coś z tego będzie, okej. Premia za drifting. Wow. Jest kiepsko, okej, rozbiła się policja. Świetnie. Ale tam widzę gdzieś daleko, daleko, nie wiem czy to widzicie na minimapce. Daleko, daleko widać blokadę drogową. I za chwilkę będzie mega starcie właśnie z nią. O kurczę. Oj, spróbujemy podraftować trochę. Dalej, 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 dalej. Cholera jasna, dobra, doganiamy, ekstra. Fuck. Kurczę. Naprawdę ciężki odcinek, kurczę. Dobra, i jest, uruchomił mi się draft. O, fuck, tu już meta. Goddammit, udało mi się wyprzedzić. O, widzieliście to? Na ostatnich metrach udało mi się włączyć draft. Udało mi się jeszcze wycisnąć z tego Astona Martina chyba ostatnie soki. Uch, było gorąco, ale było fajnie. I znowu dostałem jakieś tam cenne nagrody. Idziemy dalej. Uuu, jaka muzyczka. Będzie jakaś kascenka. Co tu się dzieje? Mnóstwo glin. Okej. No to ciśniemy, co? Wow, gliny! Uuu, shit, man! Otrzymuj prowadzenie. O, fuck! Widzieliście to? God damn it. Było ostro. Chwila nieuwagi, dosłownie. Na chwilkę się obejrzałem do tyłu i już poza trasą. Wow! Co tu się dzieje, do cholery? In shit! Z kim ja tu się ścigam? Aha, widzę. Chyba za mną ktoś tam jedzie sobie. Ale rzuca, słuchajcie, masakra. Wiecie co, przydałoby się załatwić tego gliniarza jakoś. Wow. Bo on mi tutaj sporo krwi psuje. Aj. O! Przede mną jest Focus RS. Za mną jest mnóstwo policji. Ale cały czas mnie ten GTR tutaj denerwuje. Mam 7 sekund, żeby wyprzedzić Forda Focusa. 5, 3. O nie! Jak on grzeje, słuchajcie. Ja pierdzielę. Dobra, robimy powtórkę. O, tir! Co on tu robił? Dobra, widzę tych dwóch. Tym razem się udało wyprzedzić. Okej. Znowu ten GTR.
O! Nitro! Dobra, 2 sekundy, jestem na prowadzeniu. Nie jest źle. Próbował mnie tam wyprzedzić, ale dobra. Daliśmy sobie jakoś radę. Kurde, ej, słuchajcie! Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Yeah, nieczyste przejęcie. Nieczyste wyprzedzenie. Może co ja gadam? Ej, muszę się skupić totalnie na jeździe, bo nawet własnych myśli nie słyszę. O! Tak, jasne, powinienem sobie ściszyć grę, ale wiecie co? Już to było na pierwszym odcinku, że coś z tej gry nie da się za bardzo ściszyć, ale to nic, nie jest tak źle. Mamy tutaj, przed nami jest kobra. Kurde, ten Nissan mnie naprawdę drażni. Tak. Zrobimy sobie powrót szybko. Draftujemy. Uda się czy nie? O! Ręczny i... Aj! Kurde! Cholera jasna. Wow. 7 sekund mi zostało. Nie mam już nitra. Boże, jak ciężko. Kurde. Ciekawe, jaką ja minę robię podczas tego... tej walki. To jest masakra. Naprawdę, jest strasznie ciężko. Oj, teraz dają mi chyba fory. Chyba się poziom trudności tutaj dostosowuje, bo ta kobra już nie jedzie tak szybko. A mi dalej idzie fatalnie. Przydałaby się jakaś zmiana samochodu, wiecie? Chociaż ten Aston Martin jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Ja dziękuję. To mi po prostu nie idzie, co? No nie, i znowu... Kurde, strasznie ciężko. A, masz, gnoj. Udało się jakoś wyprzedzić, ale jest ciężko, naprawdę jest strasznie ciężko. Tym bardziej, że ta policja bez przerwy tutaj męczy. Okej, trzymamy się teraz lewej strony. Świetnie, teraz... okej. Co ja zrobiłem? Co się dzieje? Okej. Nie czaję, ale coś się stało. Wow, mam 8 sekund, żeby dojechać do mety. 5, 4, 3, 2... Aaaa, jedź. Nie mam już powrotów, słyszysz? Nie mam już powrotów. No dobra, mam jeszcze ostatnie. Masakra. No czemu oni jego nie gonią? Bez kitu. Co, tylko ja jestem tu przestępcą? Chodź tu, kobra. No, rozwaliłem. Teraz dużo od nitra powinienem dostać. Tyle, że... O, po co mi ta kamera? Jeźdź, a nie się patrzysz na policjantów. Wysiadam w ogóle, ej. God damn it. Ja pierdzielę. Tak, powtórzymy sobie zawody. No nie, no masakra. Strasznie trudny odcinek. Powinienem sobie tutaj wziąć naprawdę jakieś szybsze auto. Nie wiem, Koenigsegga. W ogóle jest tu Koenigsegg? Albo MP4, MP4 wiem, że jest tutaj. Albo 177, cokolwiek. Ale kurde, no masakra. Nie są jacyś, nie wiem.
Dobra, tym razem się postaramy. Chodź tu. Chodź tu, Subaru. Chodź tu. Teraz się tylko utrzymać. Jest, to było piękne. Udało się. Super. Okej, dobra. Teraz musimy sobie trochę tego nitra pozbierać, aby zostawić sobie je na czarną godzinę. No naprawdę, bardzo czarną godzinę. Okej. Patrzcie, jak zapieprza. Skubany. Jest, jestem pierwszy. 4, 3, 2, 1 i zaraz następnego. Pięknie. Wow. Okej, tu musimy uważać. Hamulec. Ekstra. Gonimy, co tym razem będzie, już nie pamiętam. BMW. Tak jest, BMW 1M Coupe. Aj! Kurde, co tu się... Już koniec! Wow, musimy go dogonić! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Jest! Udało się! Fucking shit! A co my tu mamy? No i dobra, jest ta nieszczęsna kobra już. Patrz tu, oj jest! Udało się rozwalić. Teraz tylko dojechać na metę. Win. Dobrze. A! Już niedaleko, już niedaleko! Hamujemy, hamujemy, omijamy. Aj! Co? Mam 8 sekund. Co jest? Aha! To muszę... Dopiero mi się kończy czas na wyprzedzenie tamtego gnojka. Teraz musimy zobaczyć jakąś dziurę tutaj w blokadzie. Jest, widzę. I jest, udało się. Było ciężko, ale triumf już jest w naszych rękach. Piękna rozgrywka. Naprawdę było piekielnie trudno, ale daliśmy radę. Chodźmy dalej. Zobaczcie sobie, łapy mam całe spocone, nie wiem czy to widać, ale łapsko mam normalnie dramat. Było ciężkie, naprawdę. Nie wiem, na jakim poziomie trudności gram i czy on się tutaj dostosowuje do gracza, czy ustawia się... Już zapomniałem po prostu. Kurczę, było ciężko. Chodźmy na następny odcinek. Coś śnieżnego. I chyba czas zmienić samochód, co nie? Na pewno będzie coś nowego. Zobaczcie, jak tu pięknie. Góry skaliste. Super. Okej, i co tym razem? Będzie gorąco. A zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Czy ta gra nie jest wspaniała? Ej! What? Hello! Ej, ale rzuca! Pięknie. No dobrze, wiecie co? Wypadałoby poszukać jakiejś stacji i zobaczyć, jakie samochody nam się odblokowały. O, i już mamy tutaj. Zajeżdżamy pięknie. Wow! Aston Martin, spisałeś się naprawdę świetnie. Jesteś super samochodem. Ale my jesteśmy żądni kolejnych maszyn. Valentino Balboni. Oh yeah. 370Z. Oh yeah. Nissan GT-R. Już jeździliśmy Nissanem, prawda? GT2 też jeździliśmy. GT3 RS 4.0. A to co tym razem? Weźmiemy sobie może GT3 RS 4.0. Co wy na to?
dajmy sobie jakiś tuning, wybierzmy sobie najpierw zestaw. Zobaczmy, fabryczny wygląda tak. Pakiet stylowy wygląda tak. Pakiet stylowy 2 wygląda tak. I pakiet repliki RSR wygląda. Prawie jak nie Porsche. Jaki kolor? Czerwony? Ale nie chciałbym takiego. Wolałbym metaliczny, a nie jakiś cukierkowy czy wielobarwny. Ej, słuchajcie, tu się te kolory jakoś inaczej nakładają. Czarny? Aha, to takie coś jest. Hancock. A ten? Ja wiem, to takie malowania jakieś dziwaczne są, co nie? Niebieski jest spoko. Wow. No dobra. W ogóle drażni mnie dym, jak tutaj wylatuje spod tych kół i w ogóle z samochodu. Zobaczcie. Dziwne to, co nie? Ale wszystko inne jest naprawdę mega, bo gra się... Ciężko jest po prostu. Jest sporo emocji, bo... Oj! Dobra, podraftowałem trochę. Naładujemy sobie pasek. Ojej, jak... Tu nic nie widać do cholery. Dobra, i draft. Jest. Kurde, ten draft jest mocniejszy od nitra, zobaczcie. Na jednym drafcie wyprzedziłem kilku nawet przeciwników naraz. Na nitrze by mi się to nigdy nie udało. I w ten sposób chyba jestem na początku stawki. A nie, jeszcze muszę dogonić trzech na przedzie. Słuchajcie. Okej. Myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ale najpierw zmienimy sobie kamerę, może na taką. Albo na taką, o. Okej. Oj, kogo my tu widzimy? Słuchajcie. I gonimy, zaraz mi się draft włączy. Kurde, jak to wygląda w ogóle. No co jest? A ten GTR zapieprza. I jest draft! Włączył mi się. Uuuuii! Oj, przepraszam. Ktoś to zgubił zderzak. Ale się tu pędzi bez kitu. Jeszcze na oblodzonej drodze, co nie? Aż dziw, że te samochody w ogóle trzymają się tej drogi. O! Cholera jasna, co tu się dzieje? Gonią mnie, gonią! O! Spadaj! Uuu! Narzuciło mnie. Okej, nitro. Kurczę, jest ciężko. Zaliczyłem właśnie przed sekundą punkt kontrolny. Cholera, nic nie dać! Wow! Chodź tu. Cholera, tu się nie, na tej kamerze nie można się spojrzeć do tyłu. Ale ja musiałem sobie ją włączyć, bo już zupełnie nic nie widziałem. Okej, dogania mnie coś z tyłu. Jest. Ej, mówię wam. Naprawdę serce mi bije bardzo szybko. Aż ciężko mi było cokolwiek komentować, wiecie? Musiałem się totalnie skupić na tym, co robię w wyścigu. Kurczę. To będzie jedna z najbardziej emocjonujących gier, jakie kiedykolwiek nagrywałem. Grałem w nią już, ale... Dramat. Nowy poziom kierowcy. Większy zbiornik nitro. Okej. Kurde, dalej kontynuować będziemy już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, spocone łapy was żegnają. Cześć.